Co to jest PNO? Pierwotne niedobory odporności określają grupę około 250 rzadkich chorób, często uwarunkowanych genetycznie o różnym stopniu ciężkości, związanych z dysfunkcją układu odpornościowego. Osoba chora podatna jest na zakażenie najczęściej układu oddechowego, uszu, zatok, a także przewodu pokarmowego, infekcje skóry i innych narządów. Choroby te ujawniają się głównie w okresie dziecięco-niemowlęcym. Choć mogą być zdiagnozowane również u dorosłych, są przewlekłe, powtarzają się i prowadzą do trwałych, niekorzystnych zmian w organizmie. Szacuje się, że na PNO na całym świecie choruje nawet 6 milionów osób. Zapewne zastanawiacie się, jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu pierwotnych niedoborów odporności. U dzieci wyróżniamy 10 symptomów mogących wskazywać na to schorzenie. Poznajmy je wszystkie. Pierwszym z nich jest zakażenie ucha występujące 4 lub więcej razy w ciągu roku. Niepokoić powinny także 2 lub więcej zapalenia zatok o ciężkim przebiegu w ciągu roku. Trwająca 2 miesiące lub dłużej antybiotykoterapia bez wyraźnej poprawy. Kolejnymi objawami mogą być 2 lub więcej zapalenia płuc w ciągu roku, zahamowanie prawidłowego rozwoju dziecka i lub przyrostu masy ciała, powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe oraz uporczywe pleśniawki jamy ustnej lub zakażenia grzybicze na skórze. Ponadto naszą uwagę powinna zwrócić konieczność długotrwałego stosowania antybiotyków dożylnych oraz występujące częściej niż 2 razy w roku ciężkie zakażenia tkanek głębokich, w tym posocznica. Ostatnim czynnikiem mogącym wskazywać na wystąpienie choroby jest wywiad wskazujący na rodzinne występowanie pierwotnych niedoborów odporności. Pamiętajcie, że wystarczą 2 lub więcej z tych objawów, aby zgłosić dziecko na badania w kierunku występowania pierwotnych niedoborów odporności. 59% Polaków wie, że PNO może być wykryte również u osób dorosłych. O występowaniu pierwotnych niedoborów odporności u osób powyżej 18 roku życia mogą świadczyć takie objawy jak pojawiające się nawracające zakażenia wymagające antybiotykoterapii, 2 lub więcej zapalenia płuc w ciągu 3 lat, zakażenia o nietypowym umiejscowieniu lub pochodzeniu, 2 lub więcej ciężkich zakażeń bakteryjnych oraz wywiad wskazujący na rodzinne występowanie PNO. Prawie 43% Polaków słyszało o pierwotnych niedoborach odporności. Jednak co piąty badany nie wiedział, do jakiego specjalisty należy się zgłosić, aby zdiagnozować PNO. Tylko 34% badanych odpowiedziało, że osoba ze zdiagnozowanym PNO powinna korzystać z opieki immunologa. Aż 22% badanych nie potrafiło wymienić żadnego z objawów PNO. W oparciu o szacunkowe dane częstości występowania PNO w populacji, większość przypadków pozostaje nierozpoznana. 70-90% osób cierpiących na PNO nie zostało zdiagnozowanych, co oznacza, że u jednej na 1200 osób podejrzewa się PNO. Brak znajomości objawów PNO jest poważnym problemem, ponieważ prowadzi do opóźnień ustalenia rozpoznania oraz powstania zmian w wyniku nawracających zakażeń, np. przewlekłego zapalenia zatok z przerostem błony śluzowej, przewlekłej choroby płuc i włóknienia. U dzieci szczególnym objawem są nawracające zapalenia ucha środkowego, które mogą prowadzić do trwałej utraty słuchu. Podstawowym sposobem postępowania w PNO jest uzupełnianie immunoglobulin, czyli substytucja. Obecnie w Polsce dostępne są dwie metody substytucji – podskórna i dożylna. Z badania przeprowadzonego wśród dorosłych pacjentów z PNO wynika, że 72% z nich, gdyby miało możliwość wyboru, leczyłoby się metodą podskórną w domu raz w miesiącu. Co ciekawe, 1/4 ankietowanych osób zdrowych również uznała tę metodę terapeutyczną za najbardziej komfortową dla chorych na PNO. PNO jest chorobą w znaczny sposób wpływającą na życie pacjenta. Jednak dzięki właściwemu leczeniu można zachować doskonałą formę i funkcjonować podobnie jak osoby zdrowe.